Sen o krokodylu. W sercu Kimberley, pięknym i dzikim regionie Australii, żyje Ombi, młody aborygen z plemienia Kidża. Aborygeni uważają, że sny dzieci to zesłane przez duchy przepowiednie przyszłości. Miałem zły sen. Jaki? Opowiedz. Stary Jerry interpretuje sny swojego plemienia. Pomoże młodzieńcowi zrozumieć jego sen. Ombi ma 13 lat, to wiek inicjacji. Musi wykonać wiele zadań, by zdobyć pozycję w rodzinie. Sen określa kierunek inicjacji. Jerry wyjaśnia jego znaczenie, opowiadając legendę o Dżuwudu. Na początku, zanim pojawił się człowiek, w czasach, które aborygeni nazywają czasem snu, ziemią rządziły zwierzęta. Były nieśmiertelne. Krokodyl Dżuwudu zakochał się w Nambiin, samicy węża Tantila. Chciał ją poślubić, lecz inne zwierzęta się sprzeciwiły. Rozzłoszczony praprzodek krokodyl, najpotężniejszy na ziemi, postanowił się zemścić. Skazał wszystkie zwierzęta na śmiertelność. Tylko on pozostał nieśmiertelny, by powracać podczas pełni i pożerać inne. Wypowiedział klątwę i poleciał na księżyc, gdzie mieszka jego duch. Sen oznacza, że Ombi ma chronić śmiertelne zwierzęta przed Dżuwudu. Ale przede wszystkim musi chronić siebie. Dlatego wyruszy na poszukiwanie krokodyla i zabije go. Ombi jest jeszcze zbyt młody, by rzucić wyzwanie wielkiemu krokodylowi. Stary Jerry wyjaśnia, że członek plemienia wtajemniczy chłopca. Wprowadzi go w życie w buszu, w sekrety krokodyli, nauczy kochać zwierzę i z nim walczyć. Niewielu otrzymało ten przywilej. Ombi został wybrany. To on ma chronić zwierzęta i ludzi przed straszliwym gniewem Dżuwudu. Noel i Ombi wyruszają do Wugaban. Przemierzają święte góry Bangle Bangle i równinę Ngura Bur. Dotrą do ujścia rzeki, gdzie żyją wielkie krokodyle morskie. Pójdą świętym szlakiem Kidża, trasą, którą przeszedł Dżuwudu, kiedy opuścił australijski interior i zwolna zmierzał ku morzu, po drodze przeżuwając ziemię. Noel i Ombi idą śladami Dżuwudu, który za każdym krokiem tworzył inną część świata. Nie biorą ze sobą nic, a jedyny strój Noela stanowi naga, przepaska wtajemniczonego.
Kimberley, ziemia plemienia Kidża na północnym zachodzie kontynentu australijskiego jest bezludna, ponieważ mimo jej niezwykłej urody panują tu skrajnie trudne warunki życia. Za ogromną równiną z tysiącami ptaków leżą mokradła krokodyli. Dla chłopca kraina tajemnic. Noel maluje na ciele Ombigo znaki ochronne białą glinką oka, świętą dla aborygenów. Tę glinkę zbierają kobiety na powierzchni wyschłych jezior. Inicjacja młodych chłopców pozwala plemieniu przywołać koczowniczą przeszłość. Jak wszyscy aborygeni Kidża jedzą tylko to, co upolują lub zbiorą. Każdego ranka podczas długiej podróży Noel i Ombi modlą się o zwierzęta i rośliny na swojej drodze, by nie zabrakło im pożywienia. Kosmos odpowiada na ich prośbę. Przemierzane ziemie są dla plemienia święte. Ombi musi je poznać i nauczyć się je szanować, ponieważ tutaj, po śmierci, wraca duch każdego Kidża. Stąpają po prochach przodków. Aborygeni wierzą, że istoty nie umierają, lecz podlegają przemianie. U wejścia na równinę Ombi odkrywa dziedzictwo aborygenów, 50 tysięcy lat historii. Kiedy ziemia była płaska, na niebie rozpościerał się wielki baldachim. Ze sklepienia spadło jasne ciało podobne do komuchy. Ziemię ogarnęła ciemność. Przerażone ptaki zbierały się tysiącami. Tej nocy narodziło się plemię inicjowanego, lud Ombiego. Noel uczy chłopca rozpoznawać rośliny o jadalnych korzeniach i zbierać je, nie wyrywając z ziemi. Wpierw trzeba spytać roślinę, czy pragnie stać się pokarmem. Nie wolno zbierać więcej, niż się potrzebuje. Jeśli się wyrwie niedojrzałą roślinę, trzeba ją z powrotem zasadzić. Ludzie Kidża nie sieją i nie zbierają. Przemierzają burz, wiedząc, że znajdą wszystko, czego im trzeba, by się pożywić. Krokodyl różańcowy, spotykany u północnych wybrzeży Australii, żyje w wodzie słodkiej i słonej. Przemierza duże odcinki rzek. Niewielu ośmiela się wejść mu w drogę. By dodać Ombiemu odwagi, Noel przypomina dawne wierzenie. Jeśli nie myśli się o krokodylu, ten nie zaatakuje. Noel mówi, że to wielkie drzewo zwane jest w całym regionie więziennym. Niegdyś przykuwano do niego złodziei bydła. Gdy zimą traci liście i jego konary przypominają korzenie, lud Kidża widzi w nim dżułudu, postawionego do góry nogami.
Owoce drzewa są bardzo cenne. Jeden orzech wystarczy na cały dzień. Można go jeść na surowo, lecz lepiej smakuje ugotowany. Członkowie plemienia jedzą, gdy znajdą pożywienie, bez względu na porę dnia. Ponieważ Ombi został wyznaczony, by chronić zwierzęta, musi poznać i pokochać wszystkie, które mieszkają na jego ziemi. Oto Emu, wielki, silny ptak nielot. Żyje z dala od ludzi. Krocząc wśród wysokich traw, zbiera długimi piórami nasiona i rozrzuca je dalej. Zapewnia naturalny siew. Dlatego dla aborygenów jest symbolem płodności. Te młode emu nigdy nie widziały człowieka. Noel uczy Ombiego obyczajów przodków koczowników. Jeśli w pobliżu nie ma jaskini, chłopak musi wznieść witcze, tradycyjne schronienie. Obecnie wielu aborygenów osiadło w wioskach, lecz przekazują młodym umiejętności, a historia nie ginie. Niektóre plemiona, jak na przykład Kidża, porozumiewają się na ogromnych równinach telepatycznie. Jednak myśl przekazują tylko czyści duchem. Podczas inicjacji Ombi nauczy się niczego nie ukrywać, by odbierać wiadomości. Polowanie zakończyło się sukcesem. Ombi pokazał, co potrafi i dzięki radom Noela zabił swojego pierwszego warana, wielką jaszczurkę. Pora zjeść najlepsze, ogon. O świcie, po wielu dniach marszu, Ombi w końcu odkrywa i zachwyca się ujściem rzeki, gdzie mieszkają wielkie krokodyle. Niezwykła chwila jest nagrodą za dotychczasowe trudy. Noel znalazł gniazdo krokodyli. Nakazuje Ombiemu ostrożność. Dopóki młode się nie wyklują, ukryta w pobliżu matka strzeże jaj. To gniazdo musi być puste. W przeciwnym razie matka gwałtownie by zaatakowała. Noel znajduje porzucone młode.
Krokodylki pozostają czasem uwięzione pod spodem, zbyt słabe, by opuścić gniazdo. Jest jeszcze jedno młode, które nie wyszło ze skorupki. Gdyby Noel ich nie uwolnił, z pewnością by zdechły. To nie znaczy, że zostały uratowane. Z 60 młodych w każdym gnieździe dojrzałość osiągną zaledwie 2-3. Matka dba o nie, ale wokół jest wiele drapieżników. Długowieczność gatunku liczącego 200 milionów lat dobrze świadczy o jego zdolnościach adaptacyjnych. Może dlatego Kidża przypisują krokodylom nieśmiertelność. Na czerwonej ziemi Kimberley Noel i Ombi wpadają na legendarne zwierzę, Nambin, Tantile, którą chciał poślubić Juwudu, co stało się przyczyną waśni z innymi zwierzętami. Noel zauważył krokodyla. Nie pozwala Ombiemu się zbliżać. Zwierzę ma co najmniej 2 metry długości i jest bardzo niebezpieczne. Trudno zabić krokodyla, ponieważ jego mózg wielkości orzecha włoskiego chroni 2-centymetrowa warstwa kości. Noel przytrzymuje go pod wodą, by utonął. Walka może trwać kilka godzin. Włócznia musi przebić konkretne miejsce u podstawy czaszki, inaczej zniszczy duszę zwierzęcia. Noel wyjaśnił Ombiemu, że zabicie krokodyla nie jest złem, ponieważ dla Kidża życie to niekończący się cykl. To dla ciebie. Dbaj o nią jako skarb. Tę ci pożyczam. Zabijesz nią krokodyla. Chcesz? Pójdziesz jutro, zabijesz krokodyla i oddasz. Wbij w ten sposób.
Upolowanego krokodyla trzeba podzielić między członków plemienia. Kobiety dbają, by przygotowania do posiłku odbywały się zgodnie z tradycją. Krokodyla przysypuje się popiołem. Rozpala się ognisko. Pieczenie potrwa co najmniej 5 godzin. Zwierzę kroi się zgodnie z rytuałem, tak by uwolnić jego nieśmiertelną duszę, która powróci na księżyc, gdzie zapewne czeka któryś z młodych krokodyli, uratowanych przez Ombiego i Noela. Jutro odbędzie się ostateczny sprawdzian Ombiego. Chłopak musi zjeść mięso krokodyla, by nabrać sił przed starciem. To więcej niż posiłek. To symbol jedności plemienia. Aborygeni wierzą, że mówi się sercem, nie głosem. Głos służy do śpiewania, świętowania i leczenia. Dzisiaj śpiewają pieśni sławiące nieśmiertelną duszę krokodyla, który patrzy z księżyca, czy świat żyje jak przed wiekami. Noel pokazał Ombiemu, jak zabić krokodyla, ale bez tańca dżuudu, którego uczą kobiety, chłopiec nie byłby zdolny samotnie polować. Moc tego tańca rzuci urok na ducha krokodyla. Jutro Ombi znów wyruszy w drogę, którą przemierzył z Noelem tropami dżuudu. Zabicie krokodyla to ostateczny test, spełnienie marzeń, ostatnie wtajemniczenie. Duchy dzieci rozrzucone przez sen jak ziarno dadzą życie imieniu i pieśni, która wzbogaci pamięć ziemi. Jeśli Ombi zwycięży, zgodnie z tradycją wybierze sobie nowe imię. Thank you.
Ombi odniósł sukces. Pokazał, że może mieć udział w życiu wszechświata dzięki swemu wyjątkowemu darowi. Pokonał krokodyla, by ratować inne zwierzęta. Ziemia będzie go karmić i umacniać, lecz nie wolno mu jej opuścić. W przeciwnym razie zostanie wykluczony z plemienia i z czasu snu. Wersja polska dla Planet ITI Film Studio. Tekst Agata Walusiak, czytał Maciej Gudowski.